Witam wszystkich, z tej strony Merol. Mamy dzisiaj 2 czerwca, godzina 8 rano. Zapraszam na przegląd analizy technicznej. Dzisiaj sobie przerobimy Bitcoina oraz kilka wybranych przeze mnie altcoinów, także standardowo zapraszam do sprawdzenia. Na początek zaczynamy od Bitcoina. A więc cofniemy się na chwilę do starej analizy, do nagrania sprzed około 3 tygodni. A więc pierwsze wejście na Bitcoina było w tym miejscu. Można było zgarnąć pierwszy ruch. Drugie wejście na Bitka było tutaj. To wejście podawałem dla rynku Binance Futures. Też można było zgarnąć fajny ruch. No i aktualnie pojawia nam się kolejna okazja, żeby zająć pozycję. To pokażę za chwilę dla rynku Binance Futures, ponieważ są tutaj niezgodności. Więc teraz tak, zacznijmy od tego, tutaj mamy jeszcze setup ostatni. Także tutaj było wejście, tu był stop loss, cały ruch był do zgarnięcia. Możemy sobie to aktualnie usunąć. No i teraz co się stało? Jeżeli chodzi o giełdę Binance, wykres do Perpetual Futures oraz Spot, tam mieliśmy korektę 1 do 1, która zadziałała idealnie w punkt. Dostaliśmy spadki, natomiast na innych giełdach przebiliśmy już czarny poziom, czyli overbalance. Była to pewnego rodzaju przesłanka do wzrostów. No natomiast jednak Binance pokazał, że ma tutaj największą siłę. Jednak dalej 1 do 1 do utrzymania trendu zadziałało. Jeżeli spojrzymy sobie lokalnie, co tutaj się stało, to widać, że odbył się pięciofalowy ruch. Także można teraz się spodziewać trójfalowej korekty do góry. Jest taka szansa. Natomiast ja tutaj poluję na poziomy do zakupów, ponieważ rynek Binance wskazuje nam na korektę pędzącą. Poziomy zakupowe, jest to przedział między 28.917 a 28.561 dla rynku Binance Futures. Z tym, że są tutaj niezgodności, przez to, że niektóre rynki zrobiły ten overbalance, ogólnie mają tutaj troszkę inną strukturę. Więc w tym momencie wrócimy sobie do wykresu indeks. Mianowicie już na indeksie korekta pędząca nam się nie klei. Zostaje nam tylko korekta nieregularna. Także jest pewna rozbieżność między giełdami. Nie jest to dobra informacja. I dla wykresu indeks najsilniejsze poziomy, właściwie jeden najsilniejszy poziom dla mnie to będzie 27700 plus minus. I to będzie poziom zakończenia korekty nieregularnej dla indeksu, natomiast dla Binance Futures mamy tu zupełnie inny rodzaj korekty. I teraz dla Binance Futures ta sama strefa, która będzie obowiązywać dla indeksu na korektę nieregularną, jest w tym miejscu. Także przedział cenowy pomiędzy 28373 a 27871 również będzie strefą, która może dać popyt, patrząc właśnie na wykres indeks. Więc oprócz tego, że w tym miejscu na poziomie 28845 już mamy pierwsze poziomy zakupowe, nie należy od razu ustawiać gdzieś tutaj blisko stop lossa. Stop lossa należy ustawić zdecydowanie pod dołkiem fali A. Ustawiałbym go gdzieś mniej więcej w tym miejscu na poziomie 27633. I trzeba wziąć pod uwagę, że ta strefa również może nam dać popyt właśnie ze względu na to, że indeks układa się zupełnie inaczej. Niestety zagrożeniem cały czas jest strefa 1 do 1.
której naturalnym zadaniem jest wybicie nowego dołka. Jeżeli tak by się stało, a jest taka szansa, wróćmy sobie teraz jeszcze raz do indeksu, to w takim przypadku raczej polecimy troszkę niżej, zaliczając drugi poziom dla korekty nieregularnej. Uważam, że jak pękną te strefy, no to tutaj już raczej będzie dzida i spadamy w okolice tych 22-23 tysięcy. Ale dopóki te strefy tutaj będą i dadzą popyt, to tego scenariuszu raczej w tym momencie nie bierzemy pod uwagę, scenariusza. Także zobaczymy, co się stanie. Ja będę podejmował próby long z tych stref. Będę to robić dla Binance Futures. No i zobaczymy. Stop lossa ustawiam tak, jak ustaliłem. Jeżeli moje zakupy zostaną stąd wybite, no to wtedy spadamy na ten 20 ileś. I tam znowu już będę wykonywać pierwsze takie konkretniejsze zakupy spot. Ponieważ ja uważam, że właśnie ten target 22 tysięcy no powinien zostać zaliczony, zanim polecimy do góry. Także ja tutaj już się ustawiam z moimi zakupami. W razie czego, jakby cena miała tutaj spaść. Od razu zobaczmy, co tam się dzieje na dominacji. Ostatnio wyznaczaliśmy sobie na grupie poziom 50%, taki psychologiczny. No i dominacja cały czas zmierza w stronę tego poziomu. I wydaje mi się, że jak zaliczymy tą 50, możemy z niej dostać reakcję w dół, dosyć silną. Dodatkowo ona się nakłada tutaj w strefie na jeden z ważniejszych poziomów. I co się stanie, jeżeli dostaniemy stąd korektę? No, będzie to sygnał dla alt seasonu, zdecydowanie. Także cały czas obserwuję, co tutaj się wydarzy. I jeszcze troszkę zostało do tej 50. Wydaje mi się, że nie przebijemy jej od razu. No ale jak już tylko tutaj dojdziemy, no to będę uważnie patrzył na altcoiny, bo to może być właśnie pierwszy sygnał do startu. Zobaczmy od razu, jak wygląda sytuacja na dominacji. Na dominacji mamy swego rodzaju megafon. Ja nie stosuję za bardzo takich struktur, ale tutaj się w miarę wyrysowała. Także mamy coraz wyższe szczyty, ale też coraz niższe dołki. No i zobaczymy, co tutaj się stanie. W każdym razie ruch pokazuje, że jednak ludzie się cashują dalej do dolara i może to miejsce nie było w 100% właściwe jako zakupy spot. Może właśnie spadniemy jeszcze po te niższe poziomy korekty nieregularnej, które dla indeksu wynoszą właśnie 22 tysiące. W sumie 22 969, czyli około 23 tysięcy. Także jeżeli chodzi o dominację dolara, cały czas obserwuję dojście do górnej bandy i przebicie. Będzie dla mnie oznaką, że no spadek może być silniejszy. Zobaczymy sobie jeszcze, co się stało na wykresie CME. Mamy tutaj cały czas luki do zamknięcia. I wykres CME również wskazuje, że raczej powinna to być korekta nieregularna. Także tutaj też strefa obowiązuje. Mamy lukę do domknięcia na poziomie 29180 oraz 28970, ale raczej spadniemy wybić te dołki. Tak jak to wygląda na wykresach do indeksu. Także scenariusz mniej więcej wiadomo, jaki będzie. Podejmujemy próbę long z tych poziomów. A jeżeli one się nie udadzą, no to wtedy spadamy po poziom niżej z korekty nieregularnej. Dalej zrobimy sobie rzut oka na kapitalizację. Kapitalizacja również cały czas wskazuje, że chciałaby zrobić nowy dołek. Scenariusz się nie zmienił. Cały czas strefa oporu działa. Po raz kolejny do niej wróciliśmy i znowu mamy spadek. No i właśnie głównie patrząc na kapitalizację,
biorę pod uwagę to, że jednak Bitcoin zrobi te 23 tysiące jeszcze, zaliczając ostatni poziom, bo na kapitalizacji dokładnie brakuje mi jeszcze jednej nogi, jako fali piątej. Więc ten scenariusz zgrywałby się idealnie, z wybiciem do oka, zaliczenie tutaj psychologicznego poziomu do tego Bitcoin. Też by zaliczył swój niższy poziom, no i kto wie, czy właśnie nie zgrałoby się to jeszcze z dominacją i wszystko z jednego poziomu po prostu pięknie by wystartowało. Także obserwuję cały czas kapitalizację. No i tutaj będzie ten psychologiczny poziom. Warto obserwować, co tutaj będzie. Ostatni, piąty ruch. Także już tutaj też spadki są na końcówce. Także zobaczymy, czy ten scenariusz nam tutaj pięknie się zgra. Altcoin Index. Ostatnio pokazywałem ten wykres na grupie. Ten szczyt przeze mnie oznaczony, jeżeli go przebijemy, no to dla mnie to miało oznaczać sygnał na wzrosty, alt season. Również staram się wyczaić, czy ten moment nie zbiegnie się w czasie z zaliczeniem 50% na dominacji. No i niestety na tą chwilę nie dostaliśmy żadnego przebicia na tym indeksie altcoinów. No i jak przejrzałem sobie w ogóle wszystkie altcoiny, no to niestety cały czas one wyglądają tak samo. Nie ma jeszcze tutaj zbyt fajnej dynamiki na wzrosty. Nie ma struktur. Jedyne co, to może zacząć się akumulacja. Czy to się wydarzy? Zobaczymy po kolejnych świecach. Natomiast dla mnie altcoiny jeszcze nie wyglądają na zakupy spot. Niektóre już pokazują swoje sygnały, ale jednak zdecydowana większa część jeszcze tego nie zrobiła. Dlatego w tym momencie wstrzymuję się z oceną i szukaniem wejść na spot w większej ilości, bo to może jeszcze być mała podpucha, dlatego jeszcze się wstrzymam około tygodnia, ale mam już na oku pewne alty, o nich na pewno sobie porozmawiamy. No i oczywiście patrząc na ten wykres, jeżeli nie zrobimy tego dołka, no to dalej tu jest wszystko aktualne, jeżeli przebijemy ten szczyt, no to wtedy powinien rozpocząć się alt season, oczywiście po jakiejś małej korekcie. Kolejnym altcoinem na mojej liście jest Ethereum. Jak widać, Ethereum w tym samym miejscu wystartowało co Bitcoin, natomiast zrobiliśmy nowy dołek. To jest bardzo zła informacja, szczególnie dla Bitcoina, bo Ethereum nieraz pokazywał większą czytelność rynku. I czasem, mimo tego, że wydawałoby się, że to Bitcoin rządzi, no to jednak to Ethereum pokazywał te właściwe miejsca. Dlatego ten nowy dołek jest zagrożeniem również dla Bitcoina. Jeżeli chodzi ogólnie o Ethereum, mieliśmy falę pierwszą. Tu była fala druga i trwa fala trzecia. Fala trzecia technicznie właściwie wygląda tutaj wszystko ok, ponieważ korekty są płytkie. Fala trzecia jest silna. I no, po fali czwartej moglibyśmy dostać jeszcze jeden dołek z falą piątą. Zobaczymy, czy to się uda. Obserwuję bardzo, co tutaj się wydarzy. No i wyznaczyłem trzy poziomy cenowe do zakupów Ethereum Spot. I te trzy poziomy co zależy od tego, co zrobi Bitcoin. Więc jeżeli Bitcoin wybiłby nowy dołek, to wydaje mi się, że Ethereum zatrzyma się w okolicach 1687. Jeżeli Bitcoin spadłby niżej po swój drugi poziom zakończenia korekty, czyli około tych 23 tysięcy, wydaje mi się, że wtedy Ethereum zatrzymałoby się plus minus w przedziale 1400 dolarów. Natomiast jeżeli Bitcoin miałby spadać jeszcze niżej i się nie zatrzyma na poziomie 20-23 tysięcy, to wydaje mi się, że przy spadającym Bitcoinie do około 12 tysięcy może to być cena nawet około 680 dolarów, a może i nawet niżej, kto wie. Mimo wszystko te trzy poziomy cenowe będą dosyć istotne przy zatrzymaniu Ethereum.
Więc obserwowałbym, szczególnie teraz ten 1700, to może być ciekawy poziom. I 1400, one są najbliżej i są dosyć silne. Także po prostu obserwacja tych poziomów, ale nie podejmowałbym od razu tutaj zakupów, tylko raczej czekałbym i patrzył, co robi Bitcoin. Te poziomy są tylko takie poglądowe, ponieważ one raczej nie zadziałają w punkt, ale są to strefy, w których mniej więcej możemy spodziewać się wtedy cen. No jeżeli byłaby promocja na Ethereum za $680, no to ja bym się nie obraził, byłbym wręcz bardzo zadowolony. Ale nawet Ethereum po 1400 to już tak będzie niezły kąsek. Także dużo zależy od tego, co zrobi Bitek, ale scenariusz wybicia dołka jest oczywiście cały czas realny. Także w takim przypadku obserwowałbym te poziomy na Ethereum. A jeżeli chodzi o wzrosty i ewentualną próbę podjęcia longów, no to na ten moment nie ma tutaj jeszcze żadnej struktury, póki co są jakieś formacje, ale jak to się skończy, to zobaczymy. Jeżeli w najbliższym tygodniu zbudujemy zieloną świecę popytową, no to wtedy będzie można myśleć o jakimś wejściu na test formacji. Jedyne czego tu jeszcze brakuje, no to jednak RSI poniżej 30. I wygląda to tak samo na altcoinach. Wszystko już jest praktycznie rozładowane, oprócz tego RSI 30. No, to nie jest pełne rozładowanie cyklu, może to jeszcze dawać nam właśnie do myślenia, że my na tych altach dostaniemy jakiś ruch do góry i jeszcze jeden spadek, który zresetuje właśnie wszystkie wskaźniki na RSI tak jak powinny i cały czas biorę ten scenariusz pod uwagę. Natomiast nie będę raczej pod niego handlował, w sensie takim, że wszystkie spoty, które jakieś zakupię w najbliższym czasie, raczej po prostu będę je trzymał. Jeżeli dostaniemy te nowe doki, no to trudno. W każdym razie, co do Ethereum, strefy są wyznaczone z potencjalnymi poziomami, także warto to obserwować. A ja oczywiście będę tutaj szukał przyłączenia też dla rynków futures. Kolejnie omówimy sobie KuCoin Token. Więc może zacznijmy od dużego interwału. Walor był omawiany już przez Jurka kilka razy. A więc dostaliśmy tutaj czytelną strukturę korekcyjną, zakończoną na poziomach. Po zaliczeniu poziomów mamy bardzo silny popyt. Wręcz wydaje mi się, że chyba jest to najsilniejszy popyt, jeżeli chodzi o altcoiny, które w ostatnim czasie rosną. No i ruch ten był bardzo silny, dynamiczny. Już tutaj wcześniej szukałem jakiegoś przyłączenia, niestety nie udało się. Korekty cały czas są malutkie i płytkie. No i aktualnie będę obserwować strefę od 382 do 414 do mniej więcej 0,5. I już w tym przedziale chyba będę próbował robić zakupy spot. Czekam, aż cena tutaj zejdzie. Nie wiem, czy będę czekał na formację. Najprawdopodobniej ja sobie ustawię jakieś zlecenia. Ale jeżeli ta strefa zadziała, no to będzie to dla mnie bardzo fajny, wyraźny sygnał, że jest szansa fali trzeciej i że płytkie korekty również na to wskazują. No i co ogólnie, o tutaj jeszcze w sumie, no fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o KuCoin token, skoro to tak rośnie ostatnio, może już ktoś coś wie i może ten chain niedługo się pojawi na rynku oficjalnie. Byłoby to na pewno bardzo fajne, dobra konkurencja dla BNB. No jeżeli tutaj już mówimy o BNB, no to jest podobna sytuacja. BNB też kiedyś był bardzo tani, zaczynał praktycznie od zera i też miał cenę $16, a nikt by nie pomyślał, że on dojdzie do jakichś $600. Także kto wie, może z KuCoin tokenem będzie to samo, więc wydaje mi się, że warto mieć go w swoim portfelu, bo jeżeli on osiągnie takie wzrosty jak BNB, no to zarobek będzie naprawdę ciekawy. A dużo wskazuje na to, że będziemy tutaj rosnąć dalej do góry. Także KuCoin jest w sumie dla mnie w tym momencie bardzo hot. Szczególnie przez to, że on tutaj naprawdę mocno rośnie. Inne altcoiny próbują zrobić jakąś strukturę korekcyjną. Niektóre wybijają nowe dołki, ale KuCoin ostro tutaj ciągnie do góry. Także no, to miejsce tutaj było bardzo istotne. RSI było rozładowane.
No. Hot, nie powiem. Tylko ten niestety interwał tygodniowy RSI nie jest rozładowany, ale no w tym wypadku, jeżeli zrobił strukturę korekcyjną i reszta interwałów RSI było rozładowana, no to jak najbardziej możemy stąd jechać już po nowy szczyt. Także obserwowałbym KuCoina bardzo. On może być naprawdę hot. Również na przyszłość. Kolejny altcoin 0RX. Tutaj moja propozycja na zakupy spot. Ostatni ruch pięciofalowy, więc po wybiciu do oka powinniśmy otrzymać trójfalową korektę do góry, która może i nawet okaże się zmianą trendu. I dla 0RX wyznaczyłem dwa poziomy, które według mnie będą bardzo atrakcyjne dla spota. Pierwszy to jest 0.2061, a drugi to 0.1710. Wydaje mi się, że po wybiciu dołka te poziomy wcale nie są daleko, a już są naprawdę bardzo tanie. I ja będę tutaj osobiście skupować trochę tego ZRX-a. I w najgorszym przypadku uważam, że powinniśmy dostać korektę ABC i ewentualnie dalszy spadek. Ale ruch będzie na pewno do zgarnięcia. Chociaż patrząc na Bitcoina i to, co się dzieje, raczej stawiam więcej procent na to, że tu już będziemy łamać trend i po korekcie będzie znowu kolejna okazja do przyłączenia i raczej będzie już ruch do góry. Ale do tego czasu jeszcze daleko, a więc na ten moment, gdy tylko wybijemy dołek, no to ja obserwowałbym te dwa poziomy. One będą naprawdę atrakcyjne. Jedyne, czego oczywiście brakuje, to RSI na poziomie 30 z interwału tygodniowego. No ale zobaczymy, jak to się ułoży. Te miejsca są naprawdę atrakcyjne. Pięciofalowy ruch. Także wszystko się zgadza. Po nowym dołku możemy oczekiwać już odbicia. Ja osobiście będę robić tu zakupy. I ostatnim altcoinem jest FetchEye. Wyznaczyłem również dla niego poziomy na zakupy spot. Obowiązuje oczywiście cała strefa, ale najsilniejszy poziom to będzie 0.0950. Sam będę tutaj robić na pewno zakupy, ale za jakąś mniejszą paczkę na początku. Jeżeli poziom zadziała, dostaniemy ruch do góry, będę dokładać. Jeżeli nie, no to wtedy będę szukać niżej kolejnego miejsca do przyłączenia, choć do zera to już jest bardzo blisko. Także no gdzieś w tej przestrzeni już maksymalnie muszą być zakupy. Więc jesteśmy już blisko odwrócenia. Jedyne, czego brakuje, to oczywiście RSI na poziomie 30 z interwału tygodniowego. Mimo wszystko ja już osobiście zaczynam skupować niektóre altcoiny właśnie z wyznaczonych poziomów. Niektóre są oczywiście na lekkiej stracie, ale nie przejmuję się tym totalnie, bo czuję, że moment odwrócenia jest już blisko. Także jak spadniemy niżej, to ja po prostu będę dokupywać kolejne paczki i czekać na wystrzał alt seasonu. No i właściwie o FetchEye to też tyle. Tu nie ma większej filozofii. Są wyznaczone poziomy na spota i tylko na spota. Futures bym tego nie handlował. Nie wiem, czy w ogóle jest taka możliwość. Także tak wyglądają poziomy. No i na dzisiaj to będzie wszystko. Jeżeli macie oczywiście jakieś alty, to wpisujcie. Ja sobie będę sprawdzał, co tam ciekawego jest. Jeżeli wpisujecie altcoiny stop 100, no ja zazwyczaj je wszystkie obserwuję i w odpowiednim momencie na pewno one też się pojawią na YouTubie, jak będzie na nich coś ciekawego. A mi bardziej zależy właśnie na tych gemsach kucoinowych, mniej znanych, bądź takich, co dopiero się pojawiają na rynek. Jeżeli takie macie, no to piszcie, ja na pewno będę je sprawdzał. Jeżeli technicznie będą pokazywać fajne miejsca, to będziemy wtedy próbować się do nich przyłączyć. Na dziś to wszystko. Dzięki i do usłyszenia za tydzień oraz oczywiście na grupie w każdy dzień. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.